Nie wierzę w to. Po prostu nie wierzę. Zobaczcie na mnie, jestem jakimś różowym gościem. Halo, to ja, Matruner, widzicie mnie? Słuchajcie, nie wiem, jak to się stało, ale SpongeBob mnie oszukał. Jestem taki różowy, mam jakieś tutaj ślinę cieknącą z gęby, jednego zęba i powiem wam szczerze, że coś mi pisaliście, że jestem patykiem, o co chodzi, nie ogarniam, ale coś wam zaraz pokażę. Tylko słuchajcie, musicie zostawić łapkę w górę. Pamiętajcie o subskrypcji z dzwoneczkiem, ponieważ brakuje troszkę do 700 tysięcy subów. No i właśnie poproś tam ciocię, mamę, brata, babcię, żeby zasubskrybowali Matrunera, bo wbijamy 700 tysięcy subów, a chciałbym to zrobić, słuchajcie, do końca tego roku, więc szybko! Za momencik wam pokażę, co jest za mną. Już pewnie widzieliście, ale patrzcie na to. Tu mamy jakieś pajęczyny, jakieś kwiatki. To wygląda jak... O! Co? Tam coś walnęło. W poprzednim odcinku było słychać jakieś dziwne odgłosy. Coś chodziło za mną, ale teraz powiem wam jedno. Wygląda to naprawdę dziwnie. Tutaj jest jakaś skrzynka? Sprawdzimy, co tam jest. Czekaj. Wow! Herd amulet, patrzcie. Amulet jakiegoś serca? Co to jest? Czekaj, bo ja tutaj mogę to włożyć. Dołożyłem, to coś mi dało? Serduszka jakieś czy coś? W ogóle te cloud bootsy są genialne, bo bez nich, patrzcie, chodzę tak powolutku, a w nich, słuchajcie, mogę pyk, skakać, chodzić elegancko. No powiem wam, przednia zabawa. Więc szybko subskrybujcie ten kanał, pamiętajcie o dzwoneczku i no i oczywiście łapce w górze. No i zapraszam was również do sklepu po obejrzeniu tego filmu, do sklepu matruner.titris.com. Oraz, słuchajcie, na mój drugi kanał Matruner.pl Games. Bardzo gorąco zachęcam subskrybować tamten kanał, więc wbijajcie linki w opisie. A dzisiaj zaczynamy. Idziemy w ten las. Dobra, to pójdziemy sobie w tamtą stronę na spokojnie, powolutku. Zobaczymy, czy uda mi się odnaleźć tą wioskę SpongeBoba. Proszę, tylko niech tutaj będzie jakoś przyjaźnie, bo w poprzednim odcinku było słychać jakieś dziwne dźwięki, jakieś straszydła. Dobra, idę sobie. Wow, jakiś dymek się pojawił. Co to było? Ok, tutaj się też pojawia. A to chyba moje buciki. Tak, to te cloud bootsy moje, słuchajcie. Jak ja je mam, to to one po prostu takie dziwne jakieś rzeczy tutaj pokazują. Dobra, no, te dymki poleciały w tamtą stronę. Wow, co jest grane? Co to takiego? Nie wiem. Dobra. Jezu, jakie tutaj są wysokie drzewa. Bardzo wysokie, wysokuśkie takie. Słyszycie to? Właśnie w poprzednim odcinku to usłyszałem. O nie. Co to było? Te słychać jakieś dźwięki, jakby kroki. Patrzcie, tam coś się zbliża. Zobaczcie tam. Coś idzie w moją stronę. Czy to jest to? Nie wiem. Patrzcie, jakiś dymek tam się pojawił. Idzie w moją stronę! Co ty? Czego ty chcesz? Okej. Słuchajcie, czy to wydaje taki dźwięk? Co to jest? Słuchajcie, nie wiem. To jest... jakiś ślimak! Patrzcie, idzie tu! Ej, ślimaku! Czym ty jesteś? Po? Co? Zgubiłeś się? Co to jest za zwierzę jakieś dziwne? Tylko czekaj, bo ja muszę pochodnię wziąć. O, jak go widać, patrzcie. Ty, ja się patrzę w tą stronę, on teraz na mnie. Przejdę z drugiej strony. Patrz. Patrzy się na mnie. Jojku, jak on szybko. Co on robi? Wow, patrzcie, drzewo niszczy. Co jest z nim? On zjada, patrzcie, zjada świat. Zobaczcie, on potrafi zjeść cały świat. Wow! Patrzcie, potrafi zjeść normalnie tutaj wszystko. Czekaj, ślimaku, spokojnie. Jeszcze jak się wygina. Ślimaku, czy ty umiesz skakać? Czekaj, patrz. Podskoczył! Jaki słodziaśny! Patrzcie na jego oczko, jakie słodkie. Ma tutaj, ma jakąś taką sprężynkę. Takiego ślimaczka z boku, widzicie? Ślimaku, Jezu, nie jest drzewa, bo zaraz się rozwali. Ślimaczku, czy ty potrafisz do mnie podejść? Idzie, jak... Nie wiem,
Patrzcie, jak on powolutku chodzi. Tutaj jakiś przyspieszył. Nie wiem. Co to za dźwięk? Co to za dźwięk był? Ślimak? Co? Czy to ty wydajesz takie dźwięki? Halo? Nie wiem. Co on się patrzy tam? Nie wiem, o co chodzi. Pojawił się ten dźwięk? A ten się patrzy w tamtą stronę i teraz na mnie, teraz tam i na mnie. Co on wyprawia? Czemu on takie... Czy to ty dźwięki takie wydawałeś, ślimaczku? Czemu on... Jak wyrwał! Patrzcie na to! Poleciał! What? Dobra, poleciał tam aż za mgłę. Patrzcie, ja tutaj słabo widzę. Dobra, pójdę tam za nim, gdzie on poszedł. Co to w ogóle jest? Jakieś dymki, patrzcie, tutaj latają dookoła. Dobra, ciśnijmy. Tam, czy ja widziałem przed chwilą tam SpongeBoba? To SpongeBob, kanciastoporty, ten zły SpongeBob, który ostatnio robi dziwne rzeczy. Zamienił mnie w to coś. Ja muszę go dorwać, słuchajcie. I on ma odmienić mnie w zwykłego matrunera, normalnego. Tam stoi SpongeBob, naprawdę? No nie, dorwę. Co? Co to było? Widzieliście to? Patrzcie, jakie to ogromne. Jakieś, dobra, chowam pochodnie. Halo, co to było? Co to tam takiego stoi? Patrzcie, jaki ogromny! On podobny jest do SpongeBoba! Patrzcie, ma takie same spodenki, taki sam krawacik, ale musi się przyjrzeć z drugiej strony może, czekajcie. Zobaczmy, co oni robią. Ty... What? Nie wiem. Okej. Okay. Co to? Co oni wyprawiają? Czekaj, muszę się przyjrzeć. Dokładnie. W koszykówkę grają? O nie. Naprawdę? Ten rzuca. I teraz kto rzucił? Piłeczką, patrzcie, bawią się. Dobra, chowam się, chowam, bo może mnie zauważyć. Dobra, patrz. SpongeBob rzuca piłeczką, nie wiem. Dobra, podejdę może jeszcze bliżej. Zobaczcie, czy to jest jego tata? O nie. Patrzcie, SpongeBob ma tą piłeczkę w rączce i oni rzucają, ja z tej odległości nie widzę. Czy to jest... śmieje się! SpongeBob się śmieje, słyszycie? Jaki dźwięk w ogóle dziwny, nie wiem. Rzucają piłką, zobaczcie na to. Czy to naprawdę jest jego ojciec? Myślicie? Rozwalił. Dobra, gdzieś biegną razem. Pobiegli. Tam gdzieś. Patrzcie w tą mgłę. Gazu, musimy dorwać tego SpongeBoba. On musi mnie odmienić. Słuchajcie, patrzcie na to. Ja jestem jakimś różowym typkiem. Ja chcę się odmienić. Proszę was. Bardzo dobra, biegnijmy za nimi. Tutaj już jest jakaś pustynia, nie wiem. Halo, czekaj, podejdziemy. Tam jest SpongeBob. Okej, okay, widziałem go. Patrzcie, z kimś innym teraz jest. Nie wiem, czy z tej odległości mnie zobaczy. Tutaj jest dobrze, że jest cień, więc mnie nie widzą. Dobra, co? Patrzcie, SpongeBob postawił stół. Mama ma w ogóle na włosy jakieś ma dziwne. To mama? Nie wiem. Patrzcie, krzesełka. Usiedli, tylko siedzą na ziemi. Jak to wygląda? Lol, dobra, nie wiem, nieważne. Patrzcie, kawę piją. SpongeBob pije kawę z mamą? Myślicie, że to jest jego mama? Dobra, ja spróbuję podejść. Śmieje się też. Dobra, podejdę tutaj trochę bliżej. Może uda mi się zerknąć na nich. Patrzcie na to. O, idealne miejsce. Patrzcie, widzę ich tutaj z góry. Wow, patrz, niszczy SpongeBob wszystko. Czy to jest jego mama? Patrzcie w sukience. SpongeBob dał jej buty. Co? Patrzcie, o nie, żeby tylko mi tutaj nie wskoczyli. Okej, dobra, wejdę na tą pozycję, będzie lepiej. Mama zaraz może mnie zauważyć. Naprawdę to jest jego mama? SpongeBoba? Podobne mają oczy, to takie straszne, przerażające. Patrzcie, dobra, rozlewają, patrzcie, wodę? Przypadkiem wodę rozlewa i co? Nie gadaj, że gąbkami będą to wysuszać. Nie gadaj, że gąbkami... Nie, oni sobie pływają w wodzie! O, rozwalił wodę. Tak, bo oni są gąbką, słuchajcie. Śmieje się, słuchajcie. SpongeBob jest gąbką. Mama SpongeBoba też jest gąbką, więc jak widzicie, wysuszyli całą wodę, do której weszli.
No nieźle, i to te buty mają nałożone. Nieźle, nieźle, dobra. On chyba... Pobiegli gdzieś, patrzcie jak te Cloud Bootsy są genialne. Pobiegli gdzieś tam daleko. Wow, naprawdę spoko. Ale słuchajcie, nie ma co... Bo SpongeBob jest zły. Czy ja nie wiem, czy ta rodzina SpongeBoba wie o tym, że on jest zły. Bo myślę, że nie. Że oni nie są jakieś tam bardzo straszni. Tylko SpongeBob został opętany przez lalkę Chucky. I jak widzicie, lalka Chucky robi na nim bardzo dziwne rzeczy. Ale wydaje się normalny ten SpongeBob. Nie wiem. Dobra, idę cały czas w jego stronę. Słuchajcie, powolutku. Patrzcie, jaka tutaj mgła w tym... O! Co to było? Jejku, dobra, wystraszyłem się, powiem wam szczerze. A tu słychać ten dźwięk SpongeBoba w oddali. Bardzo daleko, dobra, idę dalej. Może uda mi się ich spotkać z mamą SpongeBoba? Nie wiem, rozglądajmy się dookoła. Gdzie jest SpongeBob? Gdzie on jest? Nie widzę go nigdzie. Dobra, czy tutaj gdzieś oni są? Nie ma, okej. Idę dalej. Dobra, chyba skupiłem ich. Nie wiem, dobra, szukajmy. Nie wiem, może wrócę się z popro... SpongeBob, patrzcie, co on tam robi? Z Endermanem? Czy to... Nie! To jest... Słuchajcie, czy to przypadkiem nie jest jego starszy brat? SpongeBoba? Patrzcie, SpongeBob... Każe tutaj im usiąść. Robi z nimi piknik. Co? Nie. Zobaczcie, on, ten jego brat starszy wygląda naprawdę. Patrzcie, piją Creeper Cole. Coca-Cola, Creeper Cole. Ja, Enderman sobie tutaj stoi. Patrzy na tą kolę, SpongeBob każe mu ją pić. Patrzcie, wypił! Wypił ją. Patrzcie, normalnie nieźle. Co tu się dzieje? Co? Uderzył go? SpongeBob... Patrzcie, SpongeBob jest zły. Zobaczcie, on potrafi bić się z bratem. I ale się śmieje. Oni się wygłupiają chyba po prostu. SpongeBob, ty jesteś zły, a wydajesz się po prostu taki normalny. Nie, mój przyjaciel SpongeBob, który jest zły. Ale nie możemy się zmieszać z tym tak naprawdę, bo powiem wam, że nie możemy mu co... Oni się wygłupiają, patrzcie, piasek stawiają, może jakieś domki z piasku stawiają, patrzcie. Tylko ten SpongeBob ma taką super, superanckie te Cloud Bootsy, a jego brat, czy to może być jego brat, jak myślicie? Bo podobny trochę, nie? No dobra, co oni robią? Skaczą, dobra, może z innej pozycji spróbuję ich zobaczyć. Z dołu, okej, dobra, widzę. Tylko żeby oni mnie nie zauważyli. Nie, ta była lepsza pozycja, powiem wam szczerze. Siedzi sobie. Nie, muzykę tą puścił? Czy on przypadkiem mnie nie zauważył teraz? Co? Czy oni mnie zauważyli? Nie wierzę w to. Ta muzyczka leciała przez moment. Idą w moją stronę. SpongeBob. Dobra. Nie, mnie tu nie ma. Nie, tu nie ma! Nie, uciekam stąd! Zauważyli mnie! Nie! Patrzcie, gonią za mną! O nie! Gazu, gazu, gazu! Uciekam przed siebie w tą stronę, jak najdalej! Jak najdalej! Nie, oni nie mogą mnie zauważyć! Nie! Przecież oni... SpongeBob wie, że ja jestem papirikiem? Tak pisaliście mi w komentarzach ostatnio. Dobra, ja tu nie, tu są blisko. Dobra, gazu, 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 gazu. Dobra, o, gdzieś się schowam. W tej dziurze. Szybko, szybko, w tym drzewie się schowam. Gazu, gazu, gazu. Nie ma ich nigdzie. Dobra, szybko, szybko, szybko. Kop, 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 matruner. Gazu. Dobra, 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 wykopię się i schowam w tej, tym drzewie. Udało się. Jestem schowany. Super. Dobra. Słychać kroki jakieś? Muzyczka leci. Nie! SpongeBob i jest jego brat. Patrzcie, tutaj stoją koło mnie. Nie, tylko błagam, nie patrzcie się w tą stronę. Oni się rozglądają. Nie, tylko żeby mnie nie zauważył. Nie, SpongeBob. Nie. Jaki fart! Nie zauważyli mnie. Pobiegli gdzieś w tamtą stronę. Czy wy zdajecie sobie sprawę, jakiego ja miałem
otwarta w tym momencie. O nie. Dobra, chowam pochodnie, bo jak zobaczą mnie... Dobra. Idźmy dalej w tamtą stronę. Tam był SpongeBob ze swoim bratem. Dobra. Jest SpongeBob, widzę go. Dobra. Co on tam robi? Czy on przypadkiem nie pokazuje mi swojej rodziny? Okej. Dobra. Ej, czy ja widziałem tam jakąś małą dziewczynkę SpongeBobową? Tylko tam jest strasznie ciemno. W ciemnościach się bawią. No nie, on rozjaśnia to wszystko. Patrzcie na tą dziewczynkę, jak ona wygląda. Jaka dziwna. To jest młodsza siostra SpongeBoba. Nie, no oni są słodcy. Ja muszę tego SpongeBoba uratować. Zobaczcie, on ma taką normalną rodzinę, a jest straszny. On po prostu robi pozory teraz, ponieważ tak naprawdę on jest zły. SpongeBob jest zły. Robi drabinki dla młodszej siostry. Zobaczcie, jak ona w ogóle jest słodka. Dobra, podejdę od nich z drugiej strony, tak żeby się przyczaić, zobaczyć co, jak oni się bawią. Patrzcie, tutaj jest coś takiego, okej, dobra, skaczą, patrzcie na to, oni sobie po prostu skaczą tutaj. Dobra, podejdę wyżej, patrzcie, siostrzyczka się jego bawi z nim, śmieją się, widzicie to? Słyszycie? Dobra, podskakują na trampolinie. Ja bym też chciał spróbować tą trampolinę. Dobra, wskoczę sobie tu, żeby ich lepiej widzieć. Okej, chodzą. On jej lalki daje. Jejku, jaki on jest dobry starszy brat, ale no nie mogę. Czy on naprawdę tylko pozory robi, że jest dobry? Patrzcie na jego oczy. Tak SpongeBob wcześniej nie wyglądał. On był normalny, zwykły, a to jego siostrzyczka, patrzcie. On... Jezu, jaki dziwny... Jezu, jak on straszne dźwięki wydaje, słyszycie? To jest przerażające! Nie, tylko by nie, żebym nie zauważył! Dobra, na górę! Okej, udało się. Chodzi tam, w tamtą stronę. Ty, on wszystkim rozdał te buty, Cloud Bootsy. To chyba te wszystkie, co tam były. Patrzcie, jego siostrzyczka biega. Pobiegła gdzieś tam. Co oni, w chowanego się bawią, czy co? Czekaj, żeby on mnie tylko nie zauważył. Dobra, pobiegli gdzieś tam dalej. No dobra. Czekaj, czy ja dam radę tam doskoczyć? Jest, udało mi się, patrzcie jakie mam normalnie, jakie skoki. Ej, zgubiłem ich. Pobiegli gdzieś, dobra, a ja teraz sobie spróbuję tutaj wskoczyć, patrzcie na to. Ło, pyk, patrzcie, w ogóle spacji nie używam. Można skakać po tym wysoko, patrzcie jak fajnie. Wow, to jest trampolina chyba. Tam jest SpongeBob, dobra, tylko żeby mnie nie zauważył. Dobra, i teraz z kim on jest? Patrzcie, z kimś innym, czy to jest jego kuzyn jakiś, albo może młodszy brat. Nie wiem, ej, ja bym chciał podejść bliżej, sprawdzić co oni robią. Halo? Normalnie, jak to się nazywa? Zamki z piasku robią. Bawią się. No nieźle. O, nie mogę tak blisko być, muszę lepszą pozycję przybrać. Może tam wskoczyć. Dobra, żeby tylko nie patrzyli się w moją stronę, a ja szybko tam wskoczę. Teraz. Dobra, dam radę. O, jest, tu będzie dobre wejście. Okej, w drugą stronę. Nie. Okej. Wejdźmy tutaj. Proszę bardzo, może... Tam dalej! Okej, jestem. Czy ja mogę ich zauważyć z tej strony? Widzę. Patrzcie, oni robią sobie basen, tylko oni nie wiedzą, że oni są gąbkami i zaraz wysuszą tą wodę. Patrzcie, oni chłoną teraz tą wodę razem, patrzcie. Wysuszyli wodę! To chyba ich jest taka zabawa. Ten w ogóle wygląda jak Creeper, ten jego kuzyn albo młodszy brat. Nie wiem, tylko jest jego, od niego większy. Skąd ja mogę wiedzieć, że on jest młodszy? Nie wiem, patrzcie, wychodzą, wyskakują. I on im wszystkim Cloud Bootsy rozdaje. Słuchajcie, całej rodzinie Cloud Bootsy rozdał. Ja, normalnie SpongeBob wydaje się być taki normalny, dobry, ciepły, nie? Ale w duszy jest naprawdę zły. Dobra, idźmy za nimi, dokąd oni będą szli teraz. Patrzcie, on się śmieje, okej. Idźmy, tylko... Czy on mnie zauważył? Nie. Wodę rozlewa, patrzcie, wszędzie wodę rozlewa. Ja, ile wody? Nie gadaj, że oni w to wejdą i to wysuszą wszystko. Przecież w lesie nie pływa tak woda, patrz, wysuszył normalnie, teraz tu wskoczył SpongeBob. Jezu, jakie oni są śmieszni. Dobra, przybiegli koło mnie. Bez ruchu, dobra,
nie może zauważyć. Leżę. Położę się. Tu przebieg koło mnie. Widzieliście to? Biegają naokoło drzewa! Nie gadaj. Czy oni biegają naokoło drzewa, przy którym ja jestem? Słyszę tylko tupot. Oni się w berka bawią. No nie. Muszę leżeć, żeby oni mnie nie zauważyli. Błagam, tylko proszę. Nie. On tu może wskoczyć. O nie. Dobra. Oni teraz skaczą. Ci biegają. Dobra, gazu tam. Schowam się. Okej. To teraz tutaj. O nie. Czy on mnie może zauważyć teraz? Nie wiem. O, patrzcie, oni się rozmawiają, czy co? SpongeBob, patrzcie. Tutaj jestem za nimi, ale SpongeBob tutaj jest. Nie gadaj. No nie! Zauważyli mnie, patrzcie. Patrzą się na mnie. Nie. I ta muzyczka. Dobra, wycofuję się. Wycofuję. Nie. Nie biegnijcie do mnie. SpongeBob. Bracie SpongeBoba, nie gońcie mnie, nie! To ta muzyczka ich straszna. Nie. Gazu, uciekam stąd. Nie wiem, w którą stronę będę biec. Patrzcie, gonią mnie. O nie! Nie, gazu. Ła, uderzył mnie SpongeBob. Nie, z tym bratem gonią mnie. Ła, z tej strony jeszcze. Nie, błagam was. Ty nie róbcie mi nic złego. Nic nie chcę wam zrobić. Proszę was, proszę bardzo. Ła, biją mnie cały czas. Patrzcie, jeszcze tutaj woda jest. Nie, wysusz sobie tą gąbką swoją. O nie, uciekam. Dobra, gazu. Jak najszybciej się tylko da, w którą stronę. O, dobra, tutaj jest fajne miejsce. Dobra, uda mi się. Nie, tutaj są, kurczę, dobra. Spadę w szybkie. Tutaj jest pustynia jakaś bardziej. Wow, dobra, zgubiłem ich? Nie mam ich. Nice. Dobrze, nie. Biegnął sobie w tamtą stronę. Ja się teraz schowam. Na spokojnie. Dobrze, niech oni sobie biegną. Ja szybko się schowam w tym piasku, żeby oni mnie tylko nie zauważyli. Błagam. Okej. Dobra, chyba ich zgubiłem. Patrzcie, weszli sobie do wody. Rozlewają cały czas. Dobra, błagam was. Tylko odwalcie się ode mnie. Szybko. Jest chyba git. Zgubiłem ich. Oni chyba już mnie nie widzą. Rozglądają się. Dobra, całkiem git. Dobra. Powiem wam szczerze, że SpongeBob jest naprawdę przerąbany. Jest naprawdę, ma złe zamiary. Ja wiem, że on ma złe zamiary, więc lepiej sobie go odpuścić. Pójdźmy w drugą stronę. Lepiej, żebyśmy z nim nie mieli konfrontacji. Jak widzicie, poznaliśmy jego rodzinę. Całą jego rodzinę, która tutaj cały czas chodziła. Robili jakieś różne fajne rzeczy. Ja nie wiem, czy ta rodzina jest zła, tak samo jak SpongeBob, bo SpongeBob został przez lalkę taki opętany, rozumiecie to? Dobrze, że udało mi się od nich uciec. Od tej całej rodziny SpongeBoba. Tam jest SpongeBob. Nie, ja mu tego nie daruję, słuchajcie. Będę musiał mu powiedzieć parę słów. Powiem ci, SpongeBobie, wszystko, co o tobie myślisz. Nie, już są blisko mnie. Szybko uciekać. Uciekać, nie, jeszcze ten ślimak za mną biegnie. Nie chcę was, nie chcę, uciekam. Dobra, o nie, cała rodzina biegnie za mną. Ła, dobra, tutaj jest jakaś jaskinia. Nie, już mam mało serduszek. Nie gońcie mnie, nie róbcie mi nic złego, nie.